Udo do środka, silno skręć. Uda mają być do środka, palce do siebie. Wypychasz pięty, całe kolano również idzie do wewnątrz. Unieś ręce do przodu, zaplecz i unieś do góry, oddych. Popraw pozycję, silno nogi w dół, kolana w dół, oddychaj. Prostuj, nie zaciskaj karku, oddech. Trzymaj. Wróć z powrotem, przekręć, połóż, wyprostuj klatkę piersiową i z tej pozycji teraz ręce, łokcie, podnieś do góry, wyprostuj dłonie. Zwróć uwagę na stopy, palce zatarte, wypychaj pięty i kieruj paluchy do wewnątrz i uda do. Trzymaj, oddychaj. Nic więcej, wyprostuj klatkę piersiową. Oddychaj, wypychaj klatkę piersiową do przodu. Trzymaj jeszcze chwilę. Zrób głęboki wdech, na wydechu skręć się w lewą stronę. Trzymaj, ręce prostuj. To nie ma być tak, tylko tu. Trzymaj jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę oddychaj, trzymaj. Zrób głęboki wdech, na wydechu. Obniż głowę między ręce i ręce równolegle do nogi. Niech ci się nie rozchodzą nogi na zewnątrz, tylko do wewnątrz. Oddych. Unieś się do góry, zrób głęboki wdech. I na wydechu opuść tułów, połóż ręce poniżej kolana, ewentualnie złap, jeżeli ci się uda, albo za kostki, albo dłońmi za stopę. Oddychaj, głowa w dół. Głęboki wydech, obniż tułów. Możesz przełożyć prawą rękę za lewą zewnętrzną stopę. Jeżeli jesteś mocno wprawiona w jogę, możesz po prostu głowę obniżać do kolan, tak jak ja to pokazuję. Czyli tu oddech. Druga noga prosta. Robisz głęboki wdech, na wydechu stara się położyć dwie ręce częścią dłoniową do góry pomiędzy nogami i przesuwając te ręce, może być, że niektórzy tylko tak będą robić, ale ma tu robić powoli, tak jak pokazuję, jeżeli nie, to grupa zaawansowana tu, nisko, tu. Ci, którzy próbują, niech się schylą, ręce do przodu, spokojnie. Prawa ręka jest położona po wewnętrznej stronie prawej nogi. Jeżeli nie, no to połóż ją wyżej. Złap za palucha, grupa zaawansowana, łokieć położony na macie po wewnętrznej stronie. Trzymając palucha, odpychając się łokciem, dociskając do nogi, druga ręka idzie pomiędzy łopatki. I w tej pozycji, albo jak trzymasz tak, robisz głęboki wdech i łokieć do góry. Oddychaj, patrz na sufit. Zwróć uwagę na lewą stopę, żeby była lewa stopa. Palce naciągnięte i równo trzymać i oddychaj. Grupa zaawansowana, kiedy łokieć ma położony na macie, może rękę przesunąć po zewnętrznej stronie i skręcać się, patrzeć przez rękę. Oddych. Tu. Oddech. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to robisz. Jeżeli nie trzymasz, oddech jeszcze chwilę. Wróć z powrotem. Unieś ręce do góry, głęboki wdech i skręć się w prawą stronę. Trzymaj, popraw pozycję, czyli palce u stóp do siebie. Ręce proste w łokciach. Skręcaj się cały czas.
i po prawej pozycji tułowie, klatka do przodu. Jeszcze. I teraz rób spokojny wdech, wydech. Nie opuszczaj rąk. Oddych. Prostuj kręgosłup. Jak czujesz, że już nie można, to oczywiście. Zrób głęboki wdech i powoli odnieś tułów równolegle do nogi, wydech. Trzymaj w tej pozycji i zwróć uwagę, jaki jest oddech. Oddychaj. Brzuch się robi. Wdech. Uwypukla w klęsły. Trzymaj ręce i prostuj. Głowa schowana. Podnieś do góry ręce, wdech. Wyprostuj i powoli obniż tułów. Połóż ręce w dół, poniżej kolana, albo koło kostek, albo złap za stopę. Oddych. I kieruj głowę w dół, klatka piersiowa w dół. Powoli przenieś ręce do środka, przekręć dłonie do góry i sunąć lekko ręce, całe łokcie, jak ci się uda. Po masie przenosisz całość do lewej nogi. Łapiesz za palucha u lewej stopy łokieć albo w dole, albo wyżej. Odchyl cały tułów do góry i połóż rękę pomiędzy łopatkami. Łokieć nie może być tak, jak pokazuję. Tylko ciągniesz do góry i robisz skręt. I czujesz, jak ta przemiana jakaś w jakichś odcinkach przechodzi. Oddycha. Grupa zaawansowana już wie, przyciska silno łokieć do nogi. Łokieć musi być położony na macie. Noga prosta. Kolanie, palce zadarte i przenosi rękę po zewnętrznej stronie i oddych, i głowa do góry, oddech. I wraca z powrotem, do góry robi głęboki wdech, popraw pozycję od kości krzyżowej, połóż ręce do przodu, powinny być już całkiem wyciągnięte do przodu, głowa w dół, połóż całe dłonie i schodź głową w dół. O, pięknie widzę, że niektórzy głowy dają już do maty. Pięknie, pięknie widzę. No.